Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto jest kolejny odcinek z Goticzka i chciałem, odprowadzamy Rosji do miasta i postanowiłem sprawdzić pod mostem, jak też da radę przejść. No, niezbyt da radę przejść, sam bym coś zrobił z tymi orkami, prawda? Ale jak mam misję eskortową, gdzie to się okazuje, że to nie... Znaczy, ktoś, nie wiem, czy ktoś mnie kurna okłamał, czy mi powiedział, napisał, nie wiem, z tą owcą, bo ktoś powiedział, że z owcą to jest jedyna misja eskortowa, kuźwa, w tej grze. Nie jest to jedyna, ale możliwe, że to jest jedyna misja eskortowa, gdzie nasz eskortowany jest bezbronny. Bo oni tutaj walczą chcąc nie chcąc. Natomiast owca jest owcą. Nic nie robi. Dlatego jest to prawdopodobieństwo, że to dlatego by tak wspomniał. Może nie doczytałem, nie pamiętam dokładnie. No bo może zostałem paskudnie oszukany i powielałem złe treści. Ja pierdolę. A tu jest ich czterech. O, fuck. No dopóki nie zdobędę tej lepszej zbroi, niczego to niestety nie potracę troszkę te zwoje. Bo to jest jedyny sposób z tymi zwojami, żebym był w stanie równać się z orkami. Teraz porzucałem ich gejzerami i troszkę dostali na pyrkę. No myślę, że stealem, który troszkę mi pomoże. Dobra, gościu postanowił tutaj leparkur robić, jak w Minecrafcie. Heal, spierdalaj mi z drogi! Ja! Nie no, czy tu... Jezus Maria, co za dzban jebany! Młody, spierdzielaj do tyłu! Wszystko było dobrze, tylko mi młody przeszkodził. Ja pierdzielę, dosłownie nawet z tymi dwoma orkami było zajebiście. Zrób leparkura znowu, no i kurna, teraz będzie trudniej przez tego dzbana. Dobra, no nie no, Rosji mi kurwa zabili teraz, już jeden... Jezu, czy mogę wam powiedzieć, byście kurwa zatrzymali się? Bo jak wcześniej z wami gadałem, to nie było opcji. Denerwuj. Rosji. Ach, dupy. No i kurwa, nie, na tych sojuszników mi kuźwa namierza cały czas, a nie na wroga. Bo wróg się broni, tak? A ten, a kobieta to się nie obroni na, w niby. Dawaj, kuźwa, no na hita jest i znając życie zabije Tila. Nie. Dobra, oni, ani... Nie, pierdzie, że ci na dole się spigerowali i oni chcą im najebać. No to jest, kurwa, jedyne przejście do miasta, niestety. Nawet nie wiem, gdzie oni teraz poszli. Zostawili mnie w pizdu. Jezus Maria, patrzcie. Nie tak na serio. Nie tak na serio, bo tego kuźwa przywoływacza przebiegli. Goni... Jezus Maria. To się tu odpierdala. No i tutaj czterech orków było chyba, czy trzech. Kurwa. Jeszcze złego save'a wczytałem z czwartego rozdziału. Dobra. Z gejzerem sprowokowałem, żeby podeszli. Może teraz ci na dole się nie spigerują w ogóle. Ale teraz to ja się wyjebałem i Till też był kuźwa na hita. Nie wiem, ci wieśniacy są zjebani. Po co wieśniacy w ogóle istnieją, kuźwa? Świat tyle lat bez wieśniaków istniał i teraz kuźwa uznali, że musi być inaczej. Dobra. Ta dwójka nie żyje. Znowu musiałem tego gejzera puścić. Znowu troszkę dostałem na twarz z toporków. Ale jest duża szansa. Zapisz, że teraz przejdziemy. Hej ty, czego ty tam szukasz? Twojej starej kurwa. Nie, tak na poważnie, myślałem też, żeby się przeskradać jeszcze przez ten most ewentualnie. Dobra, chodź, proszę, nie wyciągnijcie nic. Słyszę już Uchachanga na dole. Czy oni coś wyciągnęli? Nie, dobra. Nie sprowokowali się. Idź, kuźwa, nic tam nie ma na dole. Tak wybrałem trudniejszą drogę. Dobra, tam jest przywoływacz, to wiem. Zanim pójdę do przywoływacza, bym na farmę Alrika ogarnął. Coś tutaj ciekawego jest, aż jestem full focus, Randolph. Hej. Hej. Wszystko w porządku? Czuję się potwornie. Od kiedy przestałem pić, wszystko mnie boli. Naprawdę potrzebuję pomocy. Jest pewne lekarstwo, które powinno pomóc. Sagita, stara zielarka, zwykle je dla mnie przygotowuje, ale nie mogę ryzykować wyprawy do niej, kiedy bandy orków grasują po okolicy. Idę z tamtej strony właśnie akurat. Czuję się... Dobra, czyli nie było czy o czy możesz pójść po to, tylko raczej tak powiedział licząc, że my to zrobimy. No i to zrobimy, ale
Nie w tym momencie, nie w tej sekundzie. Poczeka sobie chwilę. Czy wydarzyło się jeszcze coś nowego? Ostatnio ktoś kradnie mi owce. Nie mogę spać spokojnie. Kto mógł to zrobić? Mam pewne podejrzenia. W jaskiniach w lesie ukrywają się jacyś paskudni osobnicy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że żywią się jagódkami. Jestem prawie pewien, że to przez nich znikają moje owce. Jeśli chodzi o twoich parobków... Dzięki tobie wrócili. Jesteś odważnym człowiekiem. Proszę, weź to złoto, zasłużyłeś na nie. Jaka zmiana głosu i tego mikrofonu? Czy coś jeszcze? Wszędzie pojawi... Dobra, są orkowie. Robi się ciemno, więc jeżeli oni mi coś nie odpierdzielą, to bym położył się spać. Szybko. Jezu, na bogów, jakaś walka jest. Co? Komu przyjebali tak z ciekawości? Telbor. To dobra. To nie idę spać, bo raz mi rzeczywiście ta dwójka zniknęła. Przynajmniej teraz nie widziałem. Więc nie będę spać, bo może się coś zbagować. A dwa, ten gościu z imieniem zginął. Tego, jeżeli tu jest ten poszukiwacz, to bym mu najebał szybko. Tutaj jest. No kurna, nienawidzę tego. Dobra, zamknij mordę, wczytuję to jeszcze raz. To jest jakieś... Nie wiem, czemu to jest tak losowo, że on raz zauważy i chce atakować, a drugi raz kuźwa nie. Ja muszę go skuszyć, kuźwa sprowokować. Dobra, udało się. I teraz pokonany bez problemu. Znaczy, też pewnie problemu by nie było. No ale sam fakt, że nam kuźwa rzucił to przekleństwo, bo nie wiem, czy to przekleństwo z piątego rozdziału, co my stale nałożone, a to, co teraz byśmy otrzymali, to czy jest to samo przekleństwo po prostu, czy jakby dwa osobne przekleństwa by się nałożyły. Z powrotem na pole, co? Mój wybawca, niech mnie kule biją. Tak, wracam zmagać się z codziennym trudem i z tymi dwoma kopniętymi braćmi. Nawet bandyci nie byli tak denerwujący. To jest jeden z wybawionych z niewolników. Twój brat opowiedział po... Twierdzi, że on... Co? Powiedz mu... No dobra, to nie wiem, czy mamy coś ciekawe. Tonak, to chyba też nie byłeś uwolniony przez nas? Wracasz do pracy. Mój wybawca i z tymi dwa... No, też to samo mówi. No a my wracajmy z tą dwójką dzbanów. Szczególnie to są dzbanicą tutaj. Do miasta z powrotem. O, tu już szkieleta słyszę. A czy goblina? O kurna! Ustrzelimy gościa z daleka. Koniec słabo widoczny. Ale wystarczająco daleko. Rany, walka! Dostaniemy nie dostaliśmy fireballa. Nie wystrzelił na szczęście. Dobra, podeszliśmy do typa. Typo nawalony. I goblin też w sumie zginął przy okazji. Dobra typy, schodzimy, zaraz będziecie wolni. Tylko się nie zbagujcie na schodach, albo tym bardziej nie zgincie. O kuźwa, pod samym tym miastem jest jeszcze ork? God damn. Jeszcze poszukiwasz do kolekcji, ja pierdolę. Dobra, herd orków do sklepania. I od razu z marszu trzeba klepnąć poszukiwacza. No to z łuku, znaczy z kuszy nawet. Kurde, co, gościu? Był to odporny. I był to wyjątkowe, nie chodzi mi o żyganie. O kurde. Dobra. Panie, to było bliskie. Wal pota na full HP. Ej, bo syn twój ci się zgubił. No nie gadaj, się zbagował na schodach. Kurna, na chwilę odwróciłem wzrok. No nie ma go, kurwa. Jeszcze gorzej. Ja go tutaj ostatnio widziałem na tych schodach. Nie pierdzia, tu zapisałem tu walkę. A, przed orkiem zapisałem, dobra. Ale to po tym, jak ostatni raz... Kurwa, i nie ma go. Nie, już się zjebał jeszcze. No tu dosłownie na tych schodach był. Jest! Zeskoczył! I to jesteś, kurwa, jednak zdolny. Żyjesz. Spierdalamy, tam gdzieś poszukiwacz jest. Już nie chcę do niego wracać. Ten tilt był bardziej pomocny, jak go kuźwa nie było. Jeszcze trzeba mu dać miksturę leczniczą. Masz najmniejszą.
Bo ty chyba dużo hapsów nie masz. Dobra, trochę tam masz niestety. Jesteś papierowy, że ja pierdzielę bez zbroi niestety. Niech już to nic nie będzie, żadnego orka. Proszę. Proszę was bardzo, kuźwa. Na ostatniej prostej. Niech tu będzie czysto. Stoją strażnicy. Stoi miasto. Ja pierdolę, dobrze. Nikt się nie zgubił? Jak ona została z tyłu? Nie wiem czemu. Dobra, wbijamy do środka. Rusz się! Kuźwa, chciałem się pytać, czy coś ciekawego wiadomo. Dalej już sobie poradzę. Bardzo ci dziękuję. Cóż ja bym bez ciebie zrobiła? Proszę, przyjmij w podzięce ten skromny podarek. Ona chyba 450 sztuk złota i 1000 expa dała. No i dobra. Jesteśmy w mieście. Chodźmy w kimono najpierw. Za dnia bardziej się orientuję, co tutaj się dzieje. Chyba, że Hanna ma jakieś informacje. A dobra. Mam parę pytań dotyczących miasta, pewnie jakieś podstawowe. No i jest dzień i nie wiecie, jak się cieszę, że was kuźwa wszystkich widzę tutaj. Poka mi swoje towary, ale nie każdy miał coś użytecznego tak na serio. Ten ma jakieś losowe żarcie i pierścień życia. Zulis, ty byłeś najbardziej interesujący, jak pamiętam. Pokaż. Uhoho. Jesteś bardzo interesujący, kolego. Deszcz ognia zawsze na propsie. Już nieraz mi dupę uratował. Bryły lodu też od niego wszystkie kupię. Też się przekonałem, że przydatne. O, mikstura zwiększająca max hapsy za 1500. Biorę, gość, biorę z miejsca. 30 skórzanych mieszków do otwarcia. Tych zwykłych, 50. A jeszcze są inne, trochę to zajmie. Finansowo mnie troszkę podniosły w górę. Mam teraz 3 koła. Kupmy sobie... To one będą dobre. Ale kupmy też troszkę tych. Zróbmy sobie tak 1000, jeszcze albo nawet 500 sobie zostawmy tylko. Też Bosper nas trochę podreperuje finansowo. Mamy skóry trolla. Masy skór mamy. A no i przecież mamy 1000 orkowych broni. To sprzedajmy te losowe badziewia, które nie potrzebujemy. Okej, bo teraz zwróciłem uwagę, że nie mogę się modlić do kapliczek, bo Beliar, ale mogę się wysypiać. To rzeczywiście to może być... Jakoś inaczej może działać ta klątwa, którą teraz dostaliśmy. Niż ta poprzednia, więc dlatego rzeczywiście dobrze było omijać tych frajerów. A tu sobie Rossi z Tealem siedzą. Można od razu z nimi słowo zamienić. Głowa do góry. Głowa do góry. Uważaj na siebie. Głowa do góry. Daleko od domu, co? Tutaj tatuś ci nie pomoże. Któregoś dnia cię dorwę i porozmawiamy inaczej. Ciesz się, że wyszedłeś cało z tego spotkania. W takim razie zostaw mnie w spokoju. Jak ja lubię go wkurwiać. Nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką... Dobra, Watras, nie zestraj się. Dużo plotek krąży w Korinis na twój temat. Podobno jesteś zamieszany w mordowanie niewinnych. Ostrzegam cię, jeśli to okaże się prawdą, nie schodź ze ścieżki równowagi i ocalenia tego świata. W przeciwnym wypadku czekają cię poważne konsekwencje. Czym mogę służyć? Chwila, próbuję sobie przypomnieć, kogo ja zamordowałem. I nie przypominam sobie szczerze. Od momentu wejścia do Górniczej Doliny nie przypominam sobie, kogo ja mogłem zamordować niewinnego. Nawet tego łowcę smoków oszczędziłem koniec końców. W sensie, że wczytałem, żeby on nie ginął wtedy. Kuźwa, nikogo nie zabiłem. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę. Okej, 2 eliksiry. Dzięki ci za pomoc w naprawieniu oka i nosa. Zachowaj podziękowania na później. Mam nadzieję. Nie musimy już obawiać się smoków. Wiedziałem, że wrócisz cały i zdrowy, jednak największe wyzwanie do... Tak, wiem. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie, gdybyś potrzebował pomocy. Zawsze miej przy sobie oko i nosa. Niech Adanos będzie z tobą. Czyli co, Angor? Czy że Kor Angor? Gorn? Watras?
Kto jeszcze tutaj przyjdzie? Mi z pomocą. No nie wiem. Hej, ty. Myxir? Ty masz coś... nie ma nic ciekawego. Do powiedzenia. Boss, perty sukin synu. A ten znowu to samo. Wyskakuj z hajsu. Mam dla ciebie kilka skór. Owcze skóry? Chyba nie... Nawet bym od... Wilcza skóra! Nie... Skóra warga? Tebe... O! Nawet skóra cieniostwora? A co to za skóra? Zdarłem ją z trola. To? To jest warte małą fortunę. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Gościom mi chyba prawie 4K właśnie dał, jak liczyłem po drodze. No, 3,5 tak na oko, bo chyba na tysiaku mniej więcej byłem wtedy. A co ma ciekawego? No nic ciekawego dla mnie niestety nie ma, ale ja mu posprzedaję te, co on nie poskupował. Skóry topielca chyba nikt osobno nie skupuje. Pazury, znaczy rogi cieniostwora, kości szkieletu, język ognistego jaszczura. Płyty pełzacza, nie wiem, czy wilk mi chyba kolejnej zbroi nie zrobi, bo no wątpię w to. Dychę sobie zostawię na wszelki. Skóra błotnego węża, też na propsie. I po sprzedaży innych pierdół mam teraz 8K. Ale szybko się odbiłem. Torben, ty starej dziadzie, masz jakieś wytrychy? Nie, a ma 5 wytrychów, dobra. Chociaż coraz mniej latam po skrzyniach, które można otwierać, już całą... krainę wzdłuż i wszerz kilkukrotnie zwiedziłem. No ty mnie nie obchodzisz akurat, bo ty nawet rzeczy nie sprzedajesz. Ty mnie, kolego, obchodzisz. Konstantino. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jakich? Znam... Esrak many, eliksir leczniczy. Kupiłeś mnie. Wróć. Kurra! Już chciałem powiedzieć, ustanawa być, I'm in. A się okazuje, że zostałem... Pokaż... Oszukany. Ale chyba masz rzeczy do zrobienia mikstury siły. Smoczy korzeń i szczaw królewski. To jest to potrzebne, z tego co pamiętam. Z tego sobie skorzystam i myślę, że już nie będziemy uczyć się siły. Wszystko powinno nam starczyć, jeżeli da radę rzeczywiście, jak przewidziałem, zrobić z tabliczek i z eliksirów. Niestety tylko jedną miksturę zrobiłem, dobra. Chyba jednak może przeznaczę te punkty z czasem. Ile ja potrzebuję? Kurde, niecałe 2 koła. Cholera, bo bym poszedł rzeczywiście do Hagena teraz bezpośrednio. Bo w sumie nie mam co iść na południe. A możliwe, że Hagen ładny mi pedek da tutaj. Już mi lepiej. No to na południe, do doków nie mam po co iść. O kuźwa, tu zbieranina wojska. Aż sobie zapiszę, zanim tu wejdę. O kurne, strażnik okrętu. Rycerz, strażnik okrętu. Fernando! A tam Diego stoi tak z boku? Ale to oznacza, że co, że zaraz wypływamy w pizdu? No, okręt się pojawił. Mr. Hagen. Elo? Najlepsi wojownicy orków ruszyli do ataku. Dlaczego tak sądzisz? Rozmawiałem z jednym z nich. W rozmowie padło twoje imię. Brednie. Moi ludzie nie donieśli mi o żadnym pospolitym ruszeniu orków. Może jacyś ich zwiadowcy zabłąkali się do pobliskich lasów. To nie byli zwiadowcy. Przy jednym z nich znalazłem ten pierścień. Pokaż. Niepokojące. To znak ich siły. A więc orkowie porzucili swoje palisady i stanęli do boju w otwartym polu. Nie widziałem ich jeszcze zbyt wielu. Głównie ich przywódców i kilku wojowników. Tak? Zatem planują coś innego. To mało podobne do orków, by ich przywódcy wypuszczali się w pojedynkę poza swoje osiedla. Ale to świetna okazja, by uderzyć w ich czuły punkt. Gdy stracą swoich przywódców, morale całej armii osłabnie. Mam dla ciebie nowe zadanie, rycerzu. Masz zabić wszystkich orkowych przywódców, którzy kręcą się po okolicy. Tylko przynieś mi ich pierścienie. Po takim ciosie szybko się nie podniosą. No mam jeszcze 5 pierścieni. Udaj się najpierw do Ingmara. Doradzi ci, jak skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem. Elitarni wojownicy orków to jego specjalność.
często miał z nimi do czynienia. No mam jeszcze 5 takich pierścieni w sumie. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham. Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Tak trzymać. I jak on stoi na tym stole. Może się kręcić, proszę. Dobra, ach, dzięki. Wszystkie smoki zostały zgładzone. Wiedziałem, że Inos doda ci sił w walce ze smokami. Gdzie jest Ruda? Orkowie wciąż oblegają zamek w Górniczej Dolinie. Garond nie może opuścić twierdzy, póki nie odeprze ich ataku. Niech to szlak! Jeśli Garond nie potrafi uporać się z tą sytuacją, sam się tym zajmę. Żadna banda orków nie stanie mi na przeszkodzie. Powiadomiłem już moich ludzi. Przygotowujemy się do wyruszenia w drogę. Zabieram ich wszystkich. Na straży statku pozostaną nieliczni wartownicy. Pora, by ktoś wreszcie rozprawił się z tymi orkami. Kurde, wątpię, żeby to był dobry pomysł, mordo. Ale jednak, to ty jesteś tu szefem. I kurde, miał jakiś gościu mnie tutaj poinformować, nauczyć czy coś. Tylko nie wiem, który. Ja chcę Ingmar, tu jesteś. Ja chcę zbroję paladyna. Orkowie planują ogromny atak. Doprawdy? Bardzo interesujące. A skąd niby o tym wiesz? Rozmawiałem z nimi. Niektórzy z ich przywódców grasują w tej okolicy. Nie wygląda mi to na typową strategię orków. Co to oznacza? A jeśli mówisz prawdę, oznacza to, że próbują nas najpierw osłabić, wysyłając tu swoich najlepszych wojowników. Przeważnie jeden dowódca prowadzi całą hordę orkowych wojowników. Zwykle nie spotyka się ich w grupach. Taka strategia ma swoje uzasadnienie. Przywódcy stanowią rdzeń sił szturmowych i zwykle są otoczeni kordonem wojowników. Dlatego, aby się do nich zbliżyć, trzeba pokonać przynajmniej 30 wojowników. Co teraz zrobimy? Kiedy pojawiają się w takiej liczbie, to przeważnie tworzą patrol prowadzony przez najwyższego rangą przywódcę. Herst zakłada siedzibę i wycofuje się do jakiejś jaskini, z której wydaje rozkazy swoim oddziałom. Gdyby udało nam się schwytać tego przywódcę, zyskalibyśmy ogromną przewagę. Orkowi przywódcy lubią przebywać blisko wroga. Jego jaskini należy zatem szukać gdzieś w pobliżu miasta. W pobliżu farmy Lobarta zauważono kilku orków. Może właśnie tam należałoby rozpocząć poszukiwania. Dobra. Ale kurczę, rozmowa z żadnym z nich nie dała mi tyle expa. Jezu, ja potrzebuję 200 expa. A zaraz pójdę jakiemuś gościowi, kuźwa, w dzielnicy portowej najebać na soluwę. Potrzebuję się doexpić. Chyba, że wyjdę za miasto i pierwszego lepszego poszukiwacza klepnę na pyrkę. No chyba, że rozmowa z Diego coś mi da, bo w sumie Diego może interesować, że smoki nie żyją. Hej, ty! Hej, ty! Nie! Jak kieps... No nie... To powinien być mądrzejszy. Nic ciekawego, niestety. Kto mógłby być jeszcze zainteresowany, że smoki nie żyją? No pewnie Lord Andre, ale znając życie Andre Thunder ucha pandy i... Niestety nic tutaj nie rozmówimy się. Kurczę, zastanawiam się, kiedy pancerz paladynów dostanę. Aha! To gówno... Dobra, już... Nie dostanę niestety tutaj od paladynów. Tyle prosiłem, tyle błagałem, walczyłem z orkami. I kuźwa nie dostanę pancerza paladyna, tylko rycerza. A to widać, ten pierwszy rzut oka, się to gówno różni. Dobra, tutaj mamy level upa, patrzcie to, pyk. No kurwa, to drugi stoi. Dawaj. Frajerze. Dobra, dostał. Zmieniaj broń. I cyk. Level upik. O, a obok chaty Lobarta rzeczywiście orkowie się kręcą. Ja jeszcze tam nie idę, bo ten oszukiwacz troszkę mi podciął skrzydła w tym momencie. Ale wykorzystam rzeczywiście moje pieniądze, znaczy moje punkty umiejętności, żeby nauczyć się lepiej. Nie, w sumie te potki, czy jest warto teraz? Trochę ich kupiłem na zaś, mam dużo pieniędzy. Może nie warto punktów nauki 5 tam marnować. O Boże, o kurwa. Dobra, niech się zbliżą. I teraz idziemy do strażników miejskich. Ci strażnicy, nie wiem, oni liczą, że zginę wcześniej, czy co? Dobra, jeden się rzucił do walki. Drugi ma wyjebane jajca.
Jezus Maria, no. Orkowie w mieście! Obywatele się nawalają, a tamten sobie chilluje ten jeden. Wielu was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Nie mogę nawet teraz dać się uderzyć raz, jakiś silniej, dopóki tylko jeden ork nie zostanie. Muszą mi odciągnąć jeszcze jednego orka minimum. Pedeków nie dostałem, ale szczerze nie jestem zły. Chwila. Dobrze walczyłeś w sumie. Lechmar. Ale że wszyscy się rzucają, to jest śmieszne. Ale udało się ich pokonać i chyba wszystkich po drodze, prawda? Czy ktoś zginął od nas? W sensie? Z ludzi? Niczego tu nie znajdę. Czy jak to mówili Wiedźminie dwójcy, kupą siła? O, ktoś tu zdechł niestety. Ten co sprzedawał tu rzeczy, ale on był akurat... Dupy nie urywał. Sztylet. Miecz. Chyba, że więcej wieśniaków zginęło, bo tu widzę dużo jednak dropa. Chciał obywateli. Po prostu ich ciała się już zderespiły. No, a ten wyjebka strażnik miejski. Dalej! Jest, jesteś zjebany, gościu. Lobard, żyjesz? Chyba jak tutaj było tyle orków, jest duża szansa, że on nie żyje po prostu. O, dobra, ktoś tu stoi i chilluje bombę. Hilda Kima, ty jest zdrowa, powinnaś być, co nie? Pindo już. Ej, ty. Jak się czujesz? Dziękuję. No dobra, leży dalej, Kima. Ja tu czterech smoków zabiję, ona z gorączki się jeszcze nie wyleczyła. Masz tu kłopot z orkami. Niech to szlak! Czy te problemy nigdy się nie skończą? Jeśli tak dalej pójdzie, wkrótce wartość całej mojej farmy nie będzie przekraczać 3 monet. Ach, no jest takie prawdopodobieństwo niestety. Tylko problem jest taki. Ile o bok tej farmy Lobarta chodziłem, nie kojarzę żadnej jaskini. Bo oni rzeczywiście, jak wspomnieli to miejsce, może być tam, dosłownie w kierunku, w którym się patrzę. Teraz już nie, ale o tam. Ponieważ tam był jakiś cieniostwór i ja nie podchodziłem wtedy w to miejsce, bo by mi narąbał gościu. Możliwe, że sytuacja już się zmieniła. Że ja mu będę w stanie narąbać. Dodatkowo zaraz prawdopodobnie tepniemy się do wieży Xardasa oraz do Pyrokara. O, dobra, gościu, stygerowałeś się zanim strzeliłem. No i może być ta jaskinia tutaj, bo mówię, tego cieniostwora to się wcześniej bałem, to były rzeczywiście stwory, które były mi w stanie wtedy narąbać. Chyba nawet wargi były z czasem. O, tutaj jeszcze leży ork, znaczy jest ork, a jeden leży. Od czego ten jeden ork zginął? To nie wiem, to nie ja go zabiłem. Chyba, że go wtedy ci obywatele pogonili aż tutaj, ale nie wiem. Może na malarię zginął. O, patrz jaki fajny kotek. Elo kotek. Dobra kotek, chodź, pato. Takie duże stwory są fajne i je się łatwiej bije od szkieletów, ponieważ one nie parują. Przyjmują to wszystko na klatę, przez co pioruny Beliara wchodzą rzeczywiście. Nawet jak ciosami nie trafią, a są striggerowani, a nie parują w tym momencie, to wchodzą pioruny Beliara właśnie. I tu rzeczywiście wygląda tam z tyłu jakby jakaś jaskinia była. Tak w ogóle dźwięk mi się... Chyba, że mi się... Nie, 7-1 mi się nie wcisnął na słuchawkach. Bo taki stłumiony wydaje się niektóre dźwięki. Szczególnie te podczas walki. O Boże, o kurwa, rzeczywiście takie jakieś orki są. Ale dobrze, że tylko jeden uszaczanga do mnie biegnie. No, tu są orkowie i tam chyba też jakiś stoi? Nie, to głaz. A wygląda mi na orka szamana z daleka akurat. Właśnie, tu nigdy nie byłem. Nie, to jest jakieś takie tylne podejście do portu? Czy ja tędy gdzieś się dostanę? O, kuźwa. Tak, do orków. Dobra, to najpierw zajmijmy się tamtym obozem. Na to miejscowo. Ewentualnie wrócimy tutaj. To jest ich aż 3. Przez wilka. Jeszcze czarne gobliny są. Ja pierdzielę. No nie, to jest przesada. To jest tędzie wczytanie gry. Oni mi naropi... A nie, dobra, idzie dalej. Wilk ściągnął gobliny.
Bo one mogłyby mi tylko triggera z orków ściągać, niestety. Ale teraz już się... Już mi wilka ubiły. Ale dobra. Dałem radę jednak. Dałem radę. A było. Trudne. I jest tutaj kufer. Otwarty. 20 zł. Dobrze, że był otwarty, bo za 20 zł to nawet nie opłaca mi się wytrychu wyjmować. No i tak, tutaj jest ślepy zaułek. To rzeczywiście tam, gdzie byłem wcześniej, to musi być miejscowa, do której powinniśmy się udać. Przynajmniej tak się wydaje. Ciekawe, czy jakbym teraz się cepnął i przeszedł do Górniczej Doliny, to po tym poinformowaniu Hagena już coś się w tym momencie tam zmieni. W sensie, czy na przykład będzie on w zamku, czy też będzie oblężony, czy jego oddział będzie martwy po drodze. A tu mamy dwóch tych. Hercztów chyba, albo elitów. Zapiszmy. Jak jest ich tylko dwóch, co do pyknięcia. I siadło, już ledwo, ale udało się. Rzeczywiście w końcu bym musiał tych potek najlepszych się nauczyć robić. Szkoda, że tak późno siada, że nie nabawię się tymi najlepszymi potkami, koniec końców. Chyba, żebym wcześniej się alchemii pouczył, ale nie wiem, czy to się po prostu w którymś rozdziale nie odblokowuje. No też fajnie by było, jakbyśmy poszli na przykład powiedzmy inną ścieżką, to OP rzecz by się inaczej odblokowała, czy wcześniej, żebyśmy poszli w alchemię. To akurat lubię w Skyrim, na przykład, że można tą alchemię teoretycznie wyboostować w każdym... Co to kurwa jest? Co to za koleś? What the fuck? Co to kurwa był? Bandyta, a dobra, myślałem, żeby może wczytywać. To się okazuje, że to prawdopodobnie to miejsce było do odkrycia jeszcze przed przyjściem tutaj, w sensie przed orkami, a ja nie odkryłem. Więc tych bandytów to już nie zobaczymy. Bo jak tylko podejdę, orkowie pewnie się na nich triggerują. Ich ubiją. Myślałem, że tu jakiś gość, imiennik. Przegapiłem ważnego questa dostępnego od pierwszego rozdziału. O kurwa. No nie wierzę, że na tych orków muszę wilka przyzywać, kuźwa. Żeby odwrócić ich uwagę. Bo oni rzeczywiście mocno biją. Wilk, odwróć uwagę. Dziabnij jednego dwa razy właśnie, bo wtedy on traci... skupia wzrok na tobie. I tamten wilk sobie radzi, tylko ja sobie nie radzę. Dobra. Dawaj, dawaj, musi się... Dobra, posiadło. Nic tu nie ma. Wilk też sobie poległ. O, mam mapę. Która prawdopodobnie wskazuje miejsca siedziby orków. A tutaj musiałem bossów zabić. Zobaczmy sobie tą mapę. I mapa terenów Korini, Steferiusa, kopalni, Garonda. O, czekaj, co ja teraz? Turo, bo one się zmieniały. Mapa kopalni Garonda. A dobra, to jest tutaj. Orkowa mapa wojenna. Siedziby orczych przywódców i jedna jest dosłownie wieży Xardasa. What the fuck? Xardas, czy ja o czymś nie wiem? Ty planujesz nas zdradzić w przyszłości, czy coś? Chciałem do ciebie tepnąć w ogóle. Ale dobra, tepnę się zaraz powrotem do miasta. I poinformuję o tym. I zobaczymy, co będzie dalej. Wtedy prawdopodobnie pójdę do Xardasa. Ewentualnie do Pyrokara. O kurde! Poszedłem do gościa w porcie, o którym kompletnie zapomniałem, że sprzedawał rzeczy. I on ma zajebiste spele. O kurde! Święty płomień. Płomień to akurat po dupie. Ale nawet taka święta strzała, 100 obrażeń. To ma 300. To ma 600. Zniszczenie zła za 5 many. Taki zwój. Na symulecie nie wiem, to już kibiedę, sobie miksturę kupowałem dobrze. Ale ja pierdzielę. No kolego, kupiłeś mnie tym. Ja będę miał jakiś tutaj problem, to napierdzielę te po prostu przeciwnika. Nie średnie uleczenie, tylko to chciałem. O kolego, muszę ci posprzedawać rzeczy. Fuck, smoczą zgubę mu sprzedałem. Dobra, w dupie to mam. I tak chyba jej bym nie był w stanie dzierżyć. Zostaniemy przy ostrzu Beliara. Ale troszkę się na sobie zawiodłem.
sprzedając to. A to dlatego, że te zwoje, to one rzeczywiście mogą być game changer. W momencie, jeżeli na coś bardzo trudnego trafię. No szczególnie te obrażenia, kuźwa, nawet na smoka to może być pstryk. Szczególnie tego ożywionego. Właśnie, na tego ożywionego. Czy zniszczenie ożywieńca by pomogło, by je było w nim? Bo to jest 1000 obrażeń. On akurat ich nie miał, tych zwojów. Cześć Edda. Sprawa jest, zupę potrzebuję. Kurde, to jest taka już tradycja. Na początku, jak kilka odcinków pod rząd można było spędzić w mieście, to rzeczywiście był sens do niej chodzić codziennie i mieć tą zupę rybną, szczególnie, że to procentowo ładnie leciło nasze hapsy. Szczególnie w porównaniu z rybą. Wtedy każdy grosz się liczył. Teraz już troszkę mniej. Więc aż tak nie warto do niej przychodzić. A gdyby, powiedzmy, robiła te zupę rybne ze wszystkich ryb od razu, spoko. A tak niezbyt. Hej, ty! Ale pan powiedział. No, jego przemiany mnie nie interesują, ale pełnie życia wyglądają spoko. To kupmy jeszcze kilka. Bo, a te, wiem co ja mogę posprzedawać przecież. Ja wiem co ja mogę posprzedawać, kolego. Chciałem tego od cholery, prawda? To. Ale to jest gówno warte. To kilka złotych. No, mikstury są gówno warte. Jak one są nic nie warte w sprzedaży, o kurcze. To aż się zdziwiłem teraz. Dobra, ważne, że jak sprzedamy chociaż część, to zawsze trochę na tym wyjdziemy. A mam ich to tyle, że szkoda gadać, nie zużyję ich na pewno. Czy koledze chata się już zawaliła? No to mnie ciekawi, czy kiedyś to zmienią rzeczywiście. Hej. Czy będzie płakać to samo? Hej. Stan dachu ciągle się po... No rzeczywiście możliwe, że wkurwia w tym młotkiem, bo my mamy mniej więcej, no mniej więcej, 55 dzień gry na to wygląda. Czy tam 56 nawet. Jeszcze mu się nie zawalił. O, Lord Hagen tutaj stoi. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham. Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Nie mów, że tak trzymać. Wkrótce rzucimy te proszę. Okej, bo my w sumie dostajemy za każdego herszta. Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem ruszamy. Więc Hagena bym jeszcze w Górniczej Dolinie nie spotkał. Pewnie czeka na jakiś moment fabularny, w którym się wydarzy, wtedy ruszy. A my natomiast gościowi przekażmy informację o mapie orków. Czy to jest informacja czysto dla nas? Zaraz się przekonam. Ingmar. Udało mi się odnaleźć siedzibę orków. Ich herszt poległ w walce. To wspaniała wiadomość! Przez jakiś czas w szeregach wroga zapanuje chaos. A muszę przyznać, że nieźle się spisałeś. Gdybyśmy mieli więcej rycerzy takich jak ty, nadchodząca bitwa byłaby dla nas bułką z masłem. Proszę, weź to złoto i kup sobie za nie trochę ekwipunku. Dzięki, mordo. Ale masz, kup i cię pobaw. Idź zjeść jakieś ciasteczka za to na przykład. O, mam dwa tepy do Górniczej Doliny. Ale mnie interesuje teleportowanie się do Xardasa teraz. Chyba o niczym nie zapomniałem w mieście. O kurwa! Tutaj Lester jest, widzę. Cześć Lester. Co się dzieje? Gdzie jest Xardas? Zniknął gdzieś, ale zostawił na straży swoje demony. Chyba nie chce, żeby ktoś włóczył się po wieży pod jego nieobecność. Dokąd się udał? Tego nie powiedział. Kazał tylko przekazać ci ten list. Przepraszam. Przeczytałem go. I co? I nic. Nie zrozumiałem ani słowa. Jedno jest pewne. Zbyt prędko go nie zobaczymy. Myślę, że zrobiło się tu dla niego za gorąco i postanowił dać nogę. Może być. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Chyba muszę najpierw odpocząć. W sumie jak tak myślę... Teraz zobaczymy ten list. Czy to jest zamknięte przejście? Możliwe. Ale wracając tylko do tego.
jest szansa, że właśnie te bóle głowy są powiązane z, po prostu z Beliarem w tym momencie. Takie moje spostrzeżenie. No i to dlatego mają osoby po obozie na bagnach, ponieważ miały kontakt ze Śniącym, który jest demonem Beliara. Czy tam posłusznym Beliara. Beliarowi. Zobaczmy ten list od Xardasa. On był już otwarty, więc to powinna być otwarta kartka. I jest list Xardasa. Podejrzewałem, że źródłem zła w Górniczej Dolinie był jeden ze smoków. Myliłem się. Jeśli wszystko przebiegło zgodnie z moim planem, szukasz teraz zapewne dworu Irdorad. Książka, którą dałeś Prokarowi, zawiera wszystkie potrzebne ci wskazówki. Powinienem był się domyślić, dlaczego poszukiwacze tak bardzo chcieli ją zdobyć. Musisz ją odzyskać. Otworzysz ją słowami Xarak Bendardo. Tylko nie mów o tym nikomu. Muszę zająć się teraz ważniejszymi sprawami. Odtąd jesteś zdany jedynie na siebie. Tylko ty możesz pokonać źródło zła. Jeszcze się spotkamy, Xardas. Z tego co słyszałem, w trójce do dupy zrobili ścieżkę orków. A nie, to jest jednak otwarte. Czy my możemy się z tym hersztem rozmówić? Nie, nie możemy. To jest herszt do bójki. Ale właśnie, w trójce chyba spaprali kwestię tych orków, no bo nie oszukujmy się, jak dają takie zakończenia, no to w kolejnych częściach są tylko większe oczekiwania co do tych poprzednich. No i albo po prostu zrobili to trochę gorzej niż tutaj w dwójce rzeczy, albo rzeczywiście spartolili. I gdyby jednak było to dobrze zrobione, to byłbym nawet gotów pójść po stronie orków dla samego Xardasa. Trójce. Ale wątpię. No te demony nas nie lubią. Ale to dobrze, bo jest za nie dużo expa. A one swoje klepią. Ale jak zaspamimy atakami, nic tu nie ma. To całkiem dobrze to wychodzi. I fajnie było, jakby znalazł u Xardasa przywołanie demona. No ale z tego co pamiętam, to u Xardasa byłem w stanie wszystko przeszukać. Tutaj nasz nekromanta nie miał z tym problemu. Chyba że znajdzie się gdzieś teraz klucz Xardasa i będzie jakaś skrzynia Xardasa, której dzisiaj nie mogłem otworzyć, no bo nie oszukujmy się, nie pamiętam wszystkiego tutaj. O kurde, dobra, tutaj w tym pomieszczeniu są dwa, to trzeba wczytać. Bo tu mam wpierdziel niestety. Ale jestem w stanie ustawić się tak, że tylko jeden się mną zainteresował na start. A dopiero później drugim się zajmiemy. Kurde! Gościu robi uniki w bok, czego nie lubię. Nic tu nie ma. Ale Xardas ma wyru. Jestem w stanie się kimnąć, bo mi szkoda troszkę mikstur. Jakbym był w stanie się kimnąć i by mnie nikt nie zaatakował, byłoby świetnie. A jednak mnie atakują. A nie, dobra. Po prostu demon zdechł sobie jeszcze raz obok mnie. A ten, co był obok, miał wysrane. Demonik pokonany. Ale... no mówię, nic tutaj nie widzę. Czegoś, czego już bym nie podniósł albo nie zrobił. Nie użył wcześniej. I to jest jeden demon. I tu jest chyba tylko jeden demon. Chyba, że się... Ło, kto jest książę demonu! O kurde, dobrze, że zdodżowałem teraz. Weź go zaspam tymi atakami. Obracaj tą kamerę szybciej. Kurna, dobra, dodge. Polski dodge nawet. Co, dodżuj, udało się. O, jestem zajebisty. O kurde, przyjąłem to na ryj. 600 expa. Myślałem, że trudniejszy będzie. Już się tak srałem pod siebie. Ale udało się wygrać. Tylko nie podnosiłem u niego żadnego klucza. Więc wątpię, żeby oprócz demonów i fantów, które z nich dropnęły, miałbym jeszcze coś tutaj do wykorzystania z jego wieży. Bo u Beliara tutaj się modliłem, żeby już miecz wzmocnić? Nie, zaraz się pomodlę w takim razie. ...15 punktów zdrowia, to trochę mnie kosztowało niestety. Ale... pokaż mi ten, no 40% szansa dodatkowo obrażenia. Zawsze 40 koniec końców lepsze niż 30, co było na początku chyba. Dobra, tutaj najwyraźniej znajdował się tylko herszt orków, ten co tutaj leży. Nie ma żadnych kolejnych, chyba, znaczy nawet nie było też ciał wieży, więc tak powiedzmy fabularnie ciężko uzgodnić, czy zostali powybijani. Lester nic mi więcej nie powie, a w drodze tutaj była zaznaczona na tej mapie orków
To powinna mi się pokazać, była ostatnią, którą wyjmowałem. Tak, jeszcze jedna banda. Dlatego tą bandę bym jeszcze rozgromił. Chyba się zestram znowu, że będzie ich za dużo. Ale bym ich zrozgromił i wtedy bym się tepnął do Pyrokara. Co my tu mamy? Trzech orków. Dobra, czy ci orkowie jeszcze będą chcieli iść? Będą chcieli iść. Dobra, zróbmy tak. Kurde, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Dobra, tutaj w tej głębokiej wodzie. Nie, bo pływam. Kurna. Wyjdź. Odpuszczają. Więc jest szansa na zarąbanie ich. Dobra, jednego się udało. Drugiego się udało. Trzeci jest na razie zbagowany. Kurde, jak on zmienia broń, to może się odbagować. Ja pierdzielę, jak potrzebuję na szybko tych mikstur, to ich nie znajdę. I pokonany herst orków, chociaż on jeszcze przez chwilę o tym nie wiedział. Ja muszę się do niego dostać, żeby jego pierścień podnieść, bo fajne fanty się za nie dostaje. Dobra, oni są pokonani. Niczego tu nie znajdę. Jeszcze ten miał miksturkę i troszkę hajsu. Wyjdźmy i teleportujmy się do Pyrokara. No hello there, Milton. Czy będziesz miał, kolego mój, ty drogi przyjacielu, coś ciekawego do powiedzenia? Zabiłem wszystkie smoki. Naprawdę? A więc znowu zapłonęła dla nas iskierka nadziei. Teraz musimy tylko uderzyć w samo serce zła. Jeśli udało ci się tego dokonać, zwycięstwo będzie nasze. Kto? Ja? Naturalnie. A kto inny? Ta muzyka kościelna. Dobra, wchodzimy. Pójdę może, chociaż nie, bym się rozmówił po... W sumie nie wiem nawet. Pójdę się najpierw rozmówić z innymi w sumie. Chciałbym konsekrować mój miecz. Jeśli jesteś zdecydowany, udaj się z nim do kaplicy i zmów modlitwę, podczas której poprosisz Inosa o łaskę i powinieneś... Jeśli Inos udzieli ci swoje... Wow, dobra. Jaką ofiarę? To przecież tylko biorąc pod uwagę, jak ogromny dar dostajesz w momencie wyświęcenia, suma 5000 złotych monet, oczywiście... To mi nie przyszło do głowy. Oczywiście, możesz dać więcej. No, już kuźwa wyskakuje. Ci zastanawiam, czy... Zaraz sobie sprawdzę w necie, bo nie chcę tutaj robić nadaremnie. Konsekracja miecza. To jest pewnie jakieś uświęcenie, tylko nie wiem, czy szpon Beliara może być uświęcony Inosem. Chyba na razie sobie oleję ten miecz. Bo patrzę, że musimy najpierw mieć albo tam jakiś słaby magiczny miecz, czy coś ten deseń i go wzmocnić. I w nocy kruka to daje, chyba tam było 120 siły potrzeba i 140 obrażeń. A jest później druga konsekracja jeszcze, która ze 140 na 160 to podnosi. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Zobaczymy ewentualnie z czasem, czy to rzeczywiście jest worth it kwestia. Co robi armia... Dobra, gościu ma przyzwanie demona. Armię ciemności też kupię, przekonał mnie sloganem. Ożywienie golema, ożywienie szkieleta też kupię, to są zajebiste akurat rzeczy. Tak po bożemu, przemiana w owce. Tak, już lecę. Nie, w sumie owce nie są w sumie atakowane praktycznie. Przemiana w smoczego zębacza. O ja pierdziele. Fajne rzeczy masz, kolego. Dlatego chciałem przejść się po okolicy najpierw, żeby zawczasu zobaczyć po prostu, czy... Bo wiecie, może kazać się, rozmówię się z Pyrokarem. Pyrokar mówi, zapierdolaj tu i teraz. Albo powie na przykład... Naprawdę myślisz? No, słuchaj, musimy się wszyscy gdzieś przemieścić, żeby coś zrobić. I by się tak to z dupy okazało, że niestety nie będę mógł się z nikim rozmówić już. Przyzwanie demona mają 4 sztuki. O kurde, ale muszę sobie pieniądze uciłać na taką fajną rzecz niestety. O, zniszczenie ożywieńca jeszcze. Jak to na ożywionego smoka zadziała, to walka będzie easy peasy na koniec. Ale to strzelam na razie po prostu, bo to jest coś, co sobie zaspoilerowałem prawdopodobnie w necie. Ale głowy sobie uciąć nie dam, że to jest ostatnia walka i rzeczywiście on będzie ożywiony i tak będzie działać, jak właśnie myślę. Dobra, znowu się troszkę wystrykałem z pieniędzy, ale fajne zwoje mam. Ja pierdziele, jestem dokoksowany, czuję, w końcu mam siłę jako postać. Jeszcze tylko ten pancerz zdobył. Byłoby... Tak, ale w końcu po zakupach możemy podejść do Pyrokara. Choćbym nie wiem, jak się staram, mam dość tego capa. Niech mu powie, wypierdalaj. Wszystkie smoki zostały pokonane. To dobra wiadomość.
ale nasze położenie nadal jest beznadziejne. Poszukiwacze nie zginęli wraz ze smokami. Wręcz przeciwnie. Słyszę, że w ciągu ostatnich dni ich liczba jeszcze się zwiększyła. Zabicie smoków z pewnością osłabiło przeciwnika, ale to wciąż za mało. Musimy uderzyć w samo serce zła. Rozmawiałem ze smokami. I czego się od nich dowiedziałeś? Mówiły o potędze swojego pana, który ma mieszkać w dworze Irdorad. Niech Inos ma nas w swojej opiece. A więc Czarna Świątynia odzyskała dawną potęgę i wysyła do naszego świata swoje sługi. Co to za dwór Irdorad? To wschodnia świątynia boga Beliara. W królestwie Myrtany były takie cztery, ale ta jest z nich wszystkich najbardziej przerażająca. Jakieś 40 lat temu północna i zachodnia świątynia zostały zniszczone. Mężni rycerze biorący udział w tym przedsięwzięciu dopilnowali, by nie pozostał z nich kamień na kamieniu. Wtedy hordy nieprzyjaciela nie miały żadnych szans w starciu z zastępami bohaterskich wojowników i paladynów. Zniszczenie pozostałych dwóch miejsc sekty wydawało się tylko kwestią czasu. Zło mogło wreszcie ponieść ostateczną klęskę. Ale gdy upadła druga świątynia, pozostałe po prostu zniknęły. Zniknęły. Całe świątynie, tak? Jasne. Nie drwij ze mnie. Sytuacja jest poważna. Jeśli dwór Irdorad odzyskał swoją dawną potęgę, pokonanie nieprzyjaciela nie będzie takie proste. Najpierw trzeba go bowiem odnaleźć. Będzie to twoje następne i najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zrobię, co w mojej mocy. Co się stało z tą zaginioną księgą Xardasa? Spodziewałem się, że o nią zapytasz, ale niewielki będziesz miał z niej pożytek. Księgę zamknięto magiczną pieczęcią. Zabrałem ją do naszych pracowni, ale mimo wielu prób nie udało się nam jej otworzyć. Ten przeklęty Xardas znowu z nas zadrwił. Mogę zobaczyć tę księgę? Naturalnie. Śmiem jednak wątpić, by powiodło ci się tam, gdzie zawiedli najznamienitsi mistrzowie tego klasztoru. Ale proszę, próbuj śmiało. Talamon nie będzie cię powstrzymywał. A to nie ten, co nie żyje? Dobra, słuchajcie. W tym momencie skończymy odcinek, rzeczywiście. I w kolejnym odcinku otworzymy tę księgę i dowiemy się, co tam jest. Chcę w takie miejsce zakończyć, bo prawdopodobnie dowiemy się, że coś może z tą księgą trzeba zrobić, się domyślam, gdzieś pójść, coś kliknąć, z kimś zawalczyć. Wątpię, żeby było inaczej. Dlatego to akurat zostawimy sobie następny raz. Na dzisiaj skończymy. Widzimy się pojutrze. Do zobaczenia, na razie.